Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości w Turku, mojej jako posła Rzeczypospolitej na Sejm. Witam i rozpoczynamy kampanię do Sejmu Rzeczypospolitej. Kampanię, która ma dać Prawu i Sprawiedliwości w tym okręgu zwycięstwo. Ja będę startował w tej kampanii z miejsca czwartego listy Prawa i Sprawiedliwości. Wraz ze mną będzie startować obecna tutaj pani Emilia Derucka-Kołata ze szczęśliwego 13 miejsca. Szanowni Państwo, przez ten czas trwania obecnego Sejmu wydarzyło się wiele rzeczy. Nie sposób o nich mówić. Chcę tylko powiedzieć o tym, że miałem szczęście dzięki woli wyborców reprezentować nasz region w parlamencie. Miałem szczęście uchwalać wiele ustaw, które mają wpływ na życie naszych mieszkańców. Miałem to szczęście, że razem tutaj z działaczami przeprowadzaliśmy wybory samorządowe, które w powiecie tureckim były dla nas sukcesem. Jest z nami pan starosta z Prawa i Sprawiedliwości, są nasi radni. Prawo i Sprawiedliwość w Turku od wielu lat ma sukcesy, a jest to spowodowane tym, że mamy takich wspaniałych działaczy, że jest tutaj dzisiaj tyle osób, mimo wcześniej pory w poniedziałek. I na tym będzie polegała nasza kampania. Na współpracy z ludźmi, na pracy, na słuchaniu. Dzięki temu, że mam taką silną drużynę, udało się poprzednio zdobyć mandat i wierzymy w to, że ten mandat będzie również w tej kampanii zdobyty. Takim pozytywnym aspektem są i takim miernikiem dla nas wybory do Parlamentu Europejskiego, w których startowałem. W wielu gminach Prawo i Sprawiedliwość sięgało 70% poparcia, 60% poparcia. Dlatego też idziemy do tych wyborów z optymizmem i mam nadzieję, że ten mandat dla powiatu tureckiego, dla regionu konińskiego będzie zdobyty. Ja apeluję do wszystkich mieszkańców całego regionu konińskiego, Turku, powiatu tureckiego, aby głosować na Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ to my mamy program taki, aby docierał do wszystkich ludzi, do zwykłych ludzi. Wspomnę tylko o programie 500+, o emeryturze, 13 emeryturze, o podwyżkach emerytur, wszystkich tych programach socjalnych, ale i gospodarczych. Wiele też się zdarzyło tutaj w regionie konińskim, w powiecie tureckim. Warto wspomnieć o inwestycjach drogowych, o inwestycjach w straże pożarne, o działaniach na rzecz rolnictwa. Jestem wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sejmie. Tych działań było mnóstwo, jak chociażby pomoc suszowa, podwyżka zwrotu za akcyzę na paliwo dla rolników, ale przecież wiele działań na rzecz ochotniczych straży pożarnych, które działają w środowiskach wiejskich. Sztandarowy nasz wiejski program kół gospodyń wiejskich realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Te trzynastki dla rolników realizowane przez KRUS. To wszystko się działo, to wszystko miało miejsce, a Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią, która reprezentuje wartości ludowe, która właściwie troszczy się o wieś, o rolników, o takie miasta jak Turek. Dlatego też apeluję do wyborców, abyście Państwo nie marnowali swoich głosów. Jest szansa na to, aby ten mandat się powtórzył, abyśmy mogli znów działać na rzecz całej Polski, ale także regionu konińskiego, powiatu tureckiego. My wraz z panią Emilią będziemy zabiegać o Państwa głosy. Jak ta kampania wyglądać będzie, to Państwo
zobaczycie. Myślę, że będzie bardzo ciekawa, niespodzianek nie będzie brakowało, jakby chociaż już w dniu dzisiejszym też mamy niespodzianki. Niespodzianki będą różnego rodzaju i różne zapowiedzi programowe. Program pojawi się we wrześniu. Ten program skierowany dla wsi i dla rolników też będzie niebawem. Szanowni Państwo, startuję z czwartego miejsca. Jest to o miejsce wyżej niż w poprzedniej kampanii. Pani Emilia Derucka-Kołata z miejsca 13. Bardzo prosimy o głosy, prosimy wyborców, aby głosowali na nas, ale przede wszystkim dla siebie, bo głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość jest głosowanie dla każdego z wyborców. Każdy głosuje dla siebie, bo te programy są tak stworzone i tak budowane, aby w zrównoważony sposób docierały do wszystkich wyborców. Głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.